pan Furmanio podwyższy. Pierwsze podejście, jak to ma w zwyczaju. Okej, okay, zatem ciężar sztangi 70 kg. Piotr Warchulski, Lux Gryf Bujny, wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Alan Dobroński z tarpana mrocznym. Warchulski podwyższa, zatem nowy limit czasu. Alan Dobroński, tarpan mrocza, podejście pierwsze. Do 74 przygotowuje się Piotr Warchulski. Podejście zaliczone. 74 kg proszę na sztangę. Dobroński piątka. Piotr Warchulski z Gryfa Bujny wykona podejście pierwsze. Do 75 przygotowuje się Alan Dobroński. Jednak 75 poproszę. Warchulski podwyższa po raz drugi. To zmiana ostateczna. Puściłeś już tamten czas? I za chwilę Alan Dobroński zaatakuje swój rekord życiowy w rwaniu, bo dotychczas wynosi on 70 kg. Dwuboju najlepszy wynik 155. Do 76 przygotowuje się Piotr Warchulski. Obok pomostu duet trenerski Dominik Mikołajczyk i Dariusz Skulski. No niestety podejście niezaliczone, ale z pewnością leży to w możliwościach Alana. 75 kg pozostawiamy na sztandze i ponownie Alan Dobroński, tarpan mrocza, tym razem podejście trzecie. Do 76 przygotowuje się Piotr Warchulski. Przed rokiem w tej kategorii wagowej zwyciężył Jakub Kufel z Promienia Opolenica, 280 dwuboju, 125 wówczas wyrwał. Drugi był Jarosław Danilu Korlenta Łuków, 255, w rwaniu 115. Startuje również w dniu dzisiejszym. A trzeci był Julian Falkowski z Meyera Elbląg, 248, w rwaniu 113 kg. A zatem Alan Dobroński, tarpan mroczny. Tym razem podejście zaliczone i to nowy rekord życiowy tego chłopca. 76 proszę, Piotr Warchulski, Lux Gryf Bujny wykona podejście pierwsze. Rekord życiowy także blisko, wynosi dotychczas 80 kg.
obok mostu pan Henryk Furmaniuk, także doskonały on i zawodnik, twórca tej sekcji. Do 80 przygotowuje się Bartosz Gębala, Wisła Puławy. Podejście zaliczone. Osiemdziesiąt kilogramów, proszę, na sztangę. Pierwsze podejście wykona Bartosz Gębala, Wisła Puławy. Przygotowuje się Karol Żelezik. Bartosz Gębala, czwarty w tym roku w Pucharze Polski do lat 15. Podejście zaliczone. 80 pozostawiamy na sztandze. Karol Żelezik, AZS AJT Częstochowa, wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Piotr Barbulski. Żelezik podwyższa, zatem nowy limit czasu. Piotr Barkulski, gry bujny, wykona podejście drugie do 81. Przygotowuje się Karol Żelezik. Kulski. Tyle wynosi rekord życiowy tego chłopca. Podejście zaliczone, no to 81 proszę i Karol Żelezik, AZS JD Częstochowa, wykona podejście pierwsze. Do 83 przygotowuje się Piotr Barchulski, do 85 Bartosz Gębala. Podejście zaliczone, no to muszę 82 wywołać i ponownie Karol Żelezik. Tym razem podejście drugie. 83 proszę. Piotr Barchulski, Lux Gryf Bujny, podejście trzecie i szansa na rekord życiowy. Do 85 przygotowuje się Bartosz Gębala.
podejście zaliczone i to nowy rekord życiowy Piotra. 85 poproszę. Bartosz Gębala z Bisły Puławy wykona podejście drugie i także szansa na rekord życiowy. Dotychczas wynosi on 83 kg w rwaniu. Do 86 przygotowuje się Karol Żelezik. Podejście zaliczone i kolejny zawodnik ustanawia rekord życiowy. 86 proszę. Drugie podejście wykona Karol Żelezik. AZS AJD Częstochowa. No i także dosyć wyraźnie poprawi rekord życiowy. Obok pomostu pan Waldemar Chwastowski i Marek Cofalik, student Akademii Jana Długosza. Przygotowuje się Bartosz Gębala. Podejście niestety niezaliczone. No to proszę, 2 minuty i ponownie Karol Żelezik. Za ZSRD Częstochowa wykona podejście trzecie. Przygotowuje się Bartosz Gębala, a do 90 Piotr Partyka z Nicz-Biłgoraj. Odpowiadam się o niczym. AZS AJD Częstochowa. No i poprawka bardzo skuteczna, podejście zaliczone. 88 proszę, Bartosz Gębala z Bisły Puławy wykona podejście trzecie. Do 92 przygotowuje się Piotr Partyka z Nicz-Biłgoraj, a później do 95 Patryk Kulski i Michał Kichanow. Disgrace on your face so full of love. No niestety drugi atak na rekord życiowy się nie udał. Bartosz Gębala zaliczył w baniu
85 kg. 92. Proszę koledzy. I pierwsze podejście wykona Piotr Partyka z Niedźwiedzgoraj. Jako następny od 100 kg rozpoczynać będą Patryk Kulski, Michał Tichanów, Patryk Bójko. Piotr Partyka, obok pomostu pan Henryk Wybranowski, od wielu, wielu lat trener Znicza Biłgoraj. A rekord życiowy tego chłopca blisko, bo wynosi on 96 kg. Podejście niezaliczone, może to trema, a myślę, że za chwilę będzie znacznie lepiej. 2 minuty, Piotr Partyka z Niedźwiedzgoraj, podejście 3-2. Największy sukces tego chłopca to 3. miejsce w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików i 8. w mistrzostwach Zrzeszenia LZS. Kończy się pierwsza minuta. Piotr Partyka z Niedźwiedzgoraj. Podejście zaliczone. 96 kg proszę na sztangę. I tym razem także 2 minuty, bo Piotr Partyka będzie wykonywał podejście 3. Do 100 kg przygotowuje się Patryk Kulski, Tarpan Mroczny. Pierwsza minuta.
Piotr Partyka z Nidźbiłgoraj. Podejście zaliczone, 100 kg proszę na sztangę, a Piotr Partyka tym wynikiem kończy rwanie. Patryk Kulski, Tarpan Mrocza wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Michał Tichanów, Belferunia Racibórz. Kulski, Tarpan Mroczy. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Michał Tichanów. Belferunia Racibórz, także podejście pierwsze. Przygotowuje się Patryk Bójko z Zawisza Bydgoszcz. Fryderyk Schneider obok Pomostu. Ponad 50 lat działalności w podnoszeniu ciężaru. Podejście niezaliczone, ale jeszcze dwie próby przed Michałem. I teraz Patryk Bójko, Zawisza Bydgoszcz, także podejście pierwsze. Obok Pomostu pan Sławomir Zawada, brązowy medalista olimpijski z Seulu i Mariusz Sułecki. Patryk Bójko, piąty zawodnik tegorocznej Olimpiady Młodzieży. Przygotowuje się Michał Tichanow. No także chyba trema i nerwy, podejście niezaliczone. 100 kg pozostaje na sztandze. Michał Tichanow, Belferunia Racibórz, podejście drugie. Przygotowuje się Patryk Bójko. Here we go. Cibusz, rekord życiowy nieco wyższy, 107 w rwaniu. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Patryk Bójko, Zawisza Bydgoszcz, także podejście drugie. 20 podejść mamy do zakończenia rwania. Już teraz informuję, że podrzut rozpoczniemy bez przerwy. Do 105 kg przygotowuje się Patryk Kulski. Thank you.
I również ten zawodnik zalicza. Drugie podejście. 101 to regulaminowa progres, nie? 105 kg proszę na sztangę. Patryk Kulski z Tarpana Mrocza wykona podejście drugie. Przygotowują się Michał Tichanów i Patryk Bójko. Patryk Kulski, chyba największy jego sukces to drugie miejsce w Pucharze Polski do lat 15 w roku bieżącym. No i pewnie duże emocje dla jego taty, pana Dariusza, tu obok pomostu, jeden z trenerów. Podejście zaliczone i wyrównany rekord życiowy. 105 w dalszym ciągu, Michał Tichanów, Belferunia Racibórz wykona podejście trzecie. Przygotowuje się Patryk Bójko. Podejście niestety niezaliczone, zatem Michał Tichanów zaliczył pani 100 kg. Patryk Bójko z Zemszy Bydgoszcz także zaatakuje ten ciężar w podejściu trzecim. Do 110 przygotowuje się Jarosław Danilek. Podejście niezaliczone, 110 proszę, a Patryk Bójko zaliczył w baniu także 100 kg. Patryk Kulski z Tarpana Mrocza wykona podejście trzecie, atak na rekord życiowy tego chłopca. Do 112 przygotowuje się Jarosław Daniluk, do 115 Piotr Rutkowski, Arkadiusz Krakowski i Mieczysław Derej. Podejście niezaliczone, 112 kg proszę, a Patryk Kulski zaliczył w rwaniu 105. 112 zaatakuje Jarosław Daniluk, Orlęta Łuków, podejście pierwsze. Robert Dołęga, doskonały jeszcze obecnie zawodnik, od kilku lat trener ŁKS Orlęta Łuków obok pomostu. Jarosław Daniluk, wicemistrz roku ubiegłego, wówczas wyrwał 115, w uboju zyskał 255 kg. Podejście niezaliczone. No i
za chwilę ponownie zaatakuje ten ciężar Jarosław Daniluk, bo tylko ten zawodnik zgłosił 112. Do 115 w dalszym ciągu przygotowuje się Piotr Rutkowski. Mistrz Polski w tej grupie wiekowej, w tym roku trzeci w finale Olimpiady Młodzieży. Podejście zaliczone. No to 113 i ponownie Jarosław Daniluk. Podejście trzecie. Podwyższa 115 jednak, koledzy, proszę. Piotr Rutkowski z Mazowieckich-Hanów wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Arkadiusz Krakowski z Zawisza Bydgoszcz. W roku ubiegłym Piotr Rutkowski siódmy w tych mistrzostwach, ale w kategorii plus 94. Podejście niezaliczone i teraz Arkadiusz Krakowski z Zawiszy Bydgoszcz zaatakuje ten sam ciężar, także podejście pierwsze. Przygotowuje się Mieczysław Derej. 12 podejść jeszcze w rwaniu, podrzut rozpoczynamy bez przerwy. Arkadiusz Krakowski, piąty przed rokiem, wówczas wyrwał 97, w dwuboju uzyskał 228 kg. Podejście zaliczone. Gratuluję. Pozostaje 115, Mieczysław Dereń. Polwica Wierzbna, podejście pierwsze. Przygotowuje się Piotr Rutkowski. Mieczysław Dereń, reprezentant Polski do lat 17. Ósmy w Europie, ale w kategorii 85. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje
Piotr Rutkowski z Mazowi Ciechanów. Będzie to podejście drugie. Do 116 przygotowuje się Jarosław Daniluk, Orlen Tołuk. Podejście także niezaliczone. No i w trudnej sytuacji ten zawodnik, tylko on pragnie atakować 115. Zatem Piotr Rutkowski, Mazowia Ciechanów, podejście trzecie. Do 116 przygotowuje się Jarosław Daniluk, do 120 Arkadiusz Krakowski i Mieczysław Dereń. Niestety trzecie podejście także niezaliczone i Piotr Rutkowski odpada z rywalizacji w dwuboju. 116 za chwilę na sztandze. Jarosław Daniluk Orlen Tołuku wykona podejście trzecie. Do 120 przygotowuje się Arkadiusz Krakowski. Europy w kategorii plus 94, trzeci w tym roku w finale Olimpiady Młodzieży, wicemistrz Polski 2017 przed rokiem. Podejście niezaliczone, 120 proszę, a Jarosław Daniluk zaliczył w paniu 112 kg. Drugie podejścia wykonają Arkadiusz Krakowski, Zawisza Bydgoszcz, przygotowuje się Mieczysław Dereń. I szansa na rekord życiowy tego zawodnika dotychczas wynosi on w paniu 117. Brązowy medalista w tym roku w finale Olimpiady Młodzieży, piąty przed rokiem.
podejście niezaliczone, ale jeszcze jedna szansa przed Arkiem. I teraz Mieczysław Dereń zaatakuje ten sam ciężar, także podejście drugie. Adam Kraska oczywiście pod pomostu, trener i twórca tego zespołu. Podejście zaliczone i w tej chwili prowadzi Mieczysław Dereń. Zatem 120 w dalszym ciągu, Arkadiusz Krakowski, Zawisza Bydgoszcz, podejście trzecie. Do 121 przygotowuje się Mieczysław Dereń, do 125 Dawid Bonikowski. Podejście niezaliczone, 123 kg proszę na sztangę, a Arkadiusz Krakowski zaliczył w baniu 115 kg. Mieczysław Dereń z Polwicy Wierzgno wykona podejście trzecie. Do 125 przygotowuje się Dawid Bonikowski. Zmiana kolejności, 125 proszę na sztangę, Mieczysław Dereń podwyższył, zatem jako pierwszy ten ciężar zaatakuje Dawid Bonikowski, Zawisza Bydgoszcz. Przygotowuje się Mieczysław Dereń. Cztery ostatnie podejścia w rwaniu i przechodzimy do podrzutu. Od 85 rozpoczynać będzie Alan Dobroński, od 90 Piotr Warchulski, od 95 Bartosz Gębala. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Dawid Bonikowski, przepraszam, Mieczysław Dereń, Polwica Wierzbno, podejście trzecie. Thank you.
Podejście zaliczone i tym wynikiem Mieczysław Dereń-Czerwani. 130 proszę na sztandę. Na pomoście pozostał już tylko Dawid Bonikowski i atak na pierwsze miejsce, złoty medal w rwaniu. Zaliczone i wyrównany rekord życiowy. 135 kg proszę na sztangę i ostatnie podejście w rwaniu w tej grupie wykona Dawid Bonikowski. Do 85 kg podrzucie przygotowuje się Alan Dobroński. Polski lider w porwaniu, atak na rekord życiowy. I trzecie podejście także zaliczone. Gratuluję rekord życiowy. 85 kg proszę na sztangę.